Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 2.0, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Jestem na wyjeździe, więc nagrywam na laptopie, dlatego nie ma kamery, a mikrofon mam, bo wiem, że już komentarze były, weź mikrofon ze sobą do plecaka. Raz, że nie korzystam z plecaka, ale mikrofon włożę zawsze. No i sprzęt jaki jest, taki jest. Ale mam nadzieję, że mnie słychać, jest względnie wyraźnie. Lecimy z tematem, szukam sobie przeciwnika z przedziału rankingowego 2228-2653. No i mamy 2257. Zbliżamy się do rankingu 2400. Oczywiście to już zbliżanie będzie bardzo trudne, gdyż poziom jest coraz większy. D4, skoczek F6. Goniec na G5, czyli atak Trompowskiego. Można tutaj grać bardzo różnie, ale chyba najlepszą odpowiedzią z tego co wiem to jest ruch D5, tak po prostu. Pozwalamy przeciwnikowi zbić skoczka, wtedy odbijemy pionkiem z E, żeby uruchomić gońca. Ale jeżeli przeciwnik zagra inaczej, to zawsze można sobie wyprowadzić fajnie figury. No właśnie, jest posunięcie skoczek na C3, więc w tym układzie myślę, że wyprowadzę szybko gońca na F5, żeby nie było ruchu E4. Może będzie przygotowanie posunięciem F3. Tak też się może zadziać i dalej będziemy kombinować. Ale nie, jest jednak posunięcie E3 w porządku. No to gramy sobie E6, żeby przytrzymać pionka, żeby wyprowadzić gońca, żeby zrobić roszadę. Na razie gramy proste posunięcia. Z jakim następnym planem? Na przykład C5 i skoczek C6. No ale ten ruch to jest kompletna bzdura według mnie, bo gram po prostu C6 z tempem, gdzie i tak teoretycznie mógłbym tutaj zagrać pionkiem i goniec zagrał na D3. Mógł goniec zagrać od razu, a pionek stałby na C7, więc no dobra, przeciwnik pograł jak pograł, jego sprawa dobra. Myślę, że w tym układzie po prostu wybije tego gońca, nie będzie żadnych problemów. Tutaj goniec między tymi pionkami fajnie się będzie też czuł. Ale później wyprowadzimy sobie, o, wzbicie pionka w ogóle nastąpiło, wyprowadzę od razu gońca, żeby nie mieć problemów z tym związaniem i w następnym ruchu będę planował zrobić roszadę, ewentualnie wstawię skoczka na D7. Tutaj jakieś ruchy typu hetman B3 mogą być, ale to nie są groźne posunięcia. Na razie wstawię skoczkę na D7 i za chwilę zrobię roszadę, bo te figury wyprowadzić trzeba. Pilnujemy przy okazji tutaj pola, chociaż to nie jest jakieś tam super pilnowanie, ale no, wyprowadzenie figury jest potrzebne. Roszada, roszada. Pozycja bardzo normalna, myślę, że jest równa. Czarne, najlepsze jest to, że czarne nie mają żadnych problemów debiutowych według mnie. I możemy sobie swobodnie grać. No i teraz widać siłę tych pionków w centrum. Dlaczego? Przeciwnik zagrał E4 i pragnie, żebym ja wybił tu i on sobie wyprostuje pionki jak zęby. Ale tego nie mogę mu uczynić. Bardziej chciałbym mu przywalić mocniej, żeby mu te pionki skrzywić jeszcze mocniej. Zagram H6 i spróbuję wyczekać ten moment, aż on przepcha pionka. I zajmę się potem tymi pionami, znaczy będę próbował zająć się tymi pionami, one będą później, mam nadzieję, słabością. Póki co H6, spróbuję wymienić tego gońca. Dobra, on to zrobił sam. Ja myślę, że sprowokuję go i zbiję gońcem, żeby sprowokować go do ruchu E5. To tak dobrze wygląda białymi, bo taki ruch białymi aż chce się zagrać. No właśnie, to jest taki ludzki odruch, a ja sobie wracam gońcem i będę tutaj planował hetman B6. Z atakiem tutaj, z atakiem tutaj, znaczy z podważeniem, bo skoczek oczywiście broni. Myślę, że pozycja czarnymi jest tutaj miodek. Jeszcze się bardzo mocno zastanawiam nad ruchem B5, żeby potem stawić hetmana i te pionki mogą fajny szturm przeprowadzać. Tak zrobimy. Jest taka myśl, to tak zrobię. W ogóle mam taką możliwość, bo te piony są zdwojone i przeciwnik nie będzie w stanie mi jakoś tych pionów mocno podważyć na skrzydle, więc okej, no gramy sobie proste szachy. Tutaj na pewno trzeba brać pod uwagę atak ze strony przeciwnika. Właśnie widać, ten skoczek tu się będzie pewnie przechadzał w tę stronę, ale goniec dobrze pilnuje, pionek dobrze pilnuje. Przeciwnik nie ma gońca, który mógłby nas zaatakować, to jest bardzo ważne. Tutaj myślę, że zagram pionkiem na B4, żeby się rozepchać jeszcze bardziej pionkami na skrzydle. Moim planem będzie podsunięcie tego piona jak najwyżej. Nawet w pewnym momencie C5 prawdopodobnie trzeba będzie zagrać. Jest wieża C1 w porządku. Hetman zagrywa na B6 z obroną, z podważeniem, a przy okazji będę chciał tutaj zagrać na C5. To jest charakterystyczny schemat dla obrony francuskiej. Kto gra, ten na pewno się orientuje, o co chodzi. Ale
Tu zagram jeszcze wieżą, ale plus czarnymi jest taki, że nie ma biało-polowego gońca i tu nie ma żadnych problemów z żadną figurą. Każda figura pięknie oddycha, dobrze żyje i ma się dobrze, więc to jest ten plus, wiemy o tym dobrze. Skoczek F4 pewnie tutaj będzie chciał grać na H5, ale tu nie widzę jakichś gróźb ogromnych, ewentualnie G4, potem G5. No na razie myślę, że takie posunięcie mi się bardzo narzuca. Chyba tak w ogóle trzeba zrobić. Tu się pionek trzyma. Dobra, gramy C5, no bo rozdmuchać się na skrzydle też trzeba. Jeżeli przeciwnik zagra tak, to hetman B7, żeby obronić wieżę i będę tam próbował wybić pionka, ale przeciwnik wybija pionka od razu. Myślę, że wieżą nawet mogę spróbować to zrobić, chociaż z drugiej strony może skoczkiem? Skoczkiem chyba będzie ciekawie, bo chodzi o to, że jak on zagra tak, to ja będę miał skoczek E4. Więc wybijam skoczkiem, goniec stoi cały czas po tej stronie na straży, wieża może zagrać na C1, rzecz jasna, no to wtedy obowiązkowo hetman B7. Teraz to obowiązkowo, bo po takim ruchu hetman już broni fajnie tutaj wieży, więc będzie się to dobrze trzymać. Skoczek oczywiście może zagrać na D4, próbować tutaj się przerzucić, jak najbardziej jest to możliwe. Posunięcie B3, dobra, gramy A5, no bo podważyć tutaj te skrzydło by wypadało, zagrać A4 za chwilę. Nic tutaj mądrzejszego raczej nie wymyślę, więc nie ma się nad czym zastanawiać według mnie. Więc idziemy sobie pionkami, będziemy podważać, może sprowokujemy przeciwnika właśnie do tego, żeby zagrać to pionkiem. Jest skoczek E2, czyli rezygnacja z planu na D4, ok. Tutaj jeszcze istnieje taki sprytny motyw G5, G4, jak skoczek odejdzie, to goniec na G5 ze zdobyciem jakości. No to wygląda ciekawie, tylko pytanie, czy ja chcę tak grać. Wiecie co? Spróbuję szczęścia, dlaczego by nie? Skoro tak pomyślałem, to niech tak będzie. Bo to będzie takie dosyć niewidoczne. Jeszcze trzeba bardzo uważać na to, żeby tu przeciwnik się nie dostał. A to było bardzo sprytne. Zagram tutaj. Jak zbije przeciwnik, to oczywiście wybijam i nie czuję się tutaj zagrożony. Okej, pionek wisi. Aha, ojej, wiecie co? Chyba teraz trochę przesadziłem. Muszę H5. Przeciwnik może wejść hetmanem teraz na H6. Ale ja tutaj mam te pola bronione, więc szacha nie będzie przez kilka ruchów. Przesadziłem. Sam się naraziłem na atak. Przesadziłem. Przesadziłem. Dobra. Trzeba próbować to jakoś naprawić. Tylko jak to zrobić? Prawdopodobnie pozwolę tutaj zbić przeciwnikowi, chociaż jeszcze taki ruch, nie, no tak nie mogę. Tutaj i tutaj w ogóle wybicie może będzie jakoś ratowało. Dobra, gramy tak, ewentualne wymiany wież mogą być jakoś korzystne. No, szukam tutaj opcji obronnej, skoczek F8, tutaj zawsze się obronię, no te skoczki mi wejdą. Chyba przesadziłem i to grubo. I to grubo, takie posunięcie może być całkiem dobre dla niego. Nawet bardzo dobre. Ale zbił w ten sposób, a to ciekawe. A, już widzę opcję, słuchajcie. Hetman wejdzie tutaj i będzie chciał mi po prostu dać mata na G7. Jak ja wezmę tutaj, on wchodzi tu, ale się porobiła kontra, jaka szybka. No dobra, jedną wieżę mogę zbić na C2. Z tym tempem mogę to zawsze zagrać. Bo zawsze mam goniec F8 w razie czego. I teraz bicie, tu będę bronił, hetman wejdzie tu, zagram tak, on zagra hetmanem, nie, on zagra skoczkiem i da mi mata. Pff, Krzysztof, ale żeś pograł. A jak zagram tu, to on mi zbija tu, to będzie groził mat, ja zagram tu, on zagra hetmanem. Ajajaj. Powiem wam, że no się tutaj nieźle się tutaj pogubiłem. Może jeszcze posunięcie, nie no, F5 to w ogóle bzdura, hetman wchodzi wtedy i tu wszystko się niestety atakuje. Oj, porobiło się źle. Tak uciekać. Skoczek wchodzi, tu wszystko wchodzi.
Ale nie mam wyjścia. No słuchajcie, pozycja przegrana. Sam się władowałem pod pociąg tymi pionkami. No to jest jednak nauczka na przyszłość, żeby się w ten sposób nie wygłupiać. Za bardzo optymistycznie podszedłem do pozycji, ale to dobrze, że tak się stało, bo to ma być też nauka. Absolutnie. Znaczy, no, zły na jest na siebie może. No nie tyle, co jestem, co. No, złe decyzje zostały podjęte po prostu. I za to trzeba zapłacić. No dobra, ale jeszcze walczymy. Oczywiście jest to taka walka bardzo trudna. I chociaż tutaj, jak się uda szybko pójść, no dobra, królem na chwilę ucieknę, ale to nie zmienia faktu, że ja nie za bardzo kontry żadnej złapię, a pionek może wolny zasuwać u niego. No właśnie, właśnie o to chodzi. No ciężko jest, jest ciężko. Co tutaj się wydarzyło? Przeciwnik się rozłączył, partia zostanie automatycznie poddana za 22 sekundy. Nie, już się połączył ponownie. Jakieś problemy z internetem pewnie ma, ale już tej partii mi nie odpuści, choćby internety nie działały. Okej, no król D8, no i tutaj mam zasłonę jakąś tam. Chyba gońcem będzie trzeba się zasłonić. Chociaż nie, skoczkiem trzeba będzie się zasłonić, żeby tutaj zagrać. Oj, tak czy siak, jest bardzo ciężko. Chociaż tak, tu. Bardzo podejrzanie to wszystko wygląda. To jest podejrzane, jest. W ten sposób zagrałeś, mój drogi przyjacielu. No tak też można, oczywiście. Czy ja mogę sobie pozwolić na bicie pionka? Takie. No nie, nie mogę sobie pozwolić. Tutaj jest bicie i tutaj do E6 mi się chce dobrać. On już widzi kolejne rzeczy, które tutaj będą mi groziły. Chyba tak muszę. On zbije. Ja tu, ale on tu i tu mi wchodzi. Ajajaj. Kompletny wór. Kompletny wór. No nie widzę jakiejś dobrej opcji tutaj dla siebie. Absolutnie. Kompletnie zła pozycja. Znaczy, no dobra. No coś jeszcze zagrać by wypadało. Coś by zagrać wypadało. Może tu. Aj, no dobra, zagram tutaj, no zbije mi pionka, no co ja mogę? Może hetman D7, żeby tu jeszcze bronić, ale skoczek wchodzi. Zabójczy skoczek, zabójczy skoczek. Oj, to będzie już koniec partii. Niestety. Dokładnie. No skoczek wchodzi i tutaj. I chodzi o to, że jak ja zbiję, to on mi tutaj kopnie z szachem, potem odbije mi tu. No dokładnie tak się dzieje. Dokładnie tak się dzieje. No ale może tak jeszcze? Jak tu, to tu, ale to to samo. A, to to samo się dzieje. To jest też. Nie ma znaczenia. A, i nawet bicie na E6 nie widziałem teraz. No dobra, no to jest kompletnie po partii. Trzeba poddać. No słuchajcie, jest porażka, ale to na własne życzenie. Była dobra pozycja. Odkryłem sobie króla i dostałem bęcki. Ale szybko mnie tutaj załatwił. Cenna lekcja, uważam. Ta porażka to była, uważam, bardzo cenna lekcja, żeby nie szarżować z królem. Myślałem, że tutaj będę dobrze stał, a się okazało. No dobra, no tak to bywa. Lecimy dalej, nie ma co rozpaczać. D4 skoczek F6, lecimy z C4, zobaczymy jaki debiut przeciwnik zagra. D5, uważam, że nie do końca trafione, chyba że to przejdzie przez Greenfelda, bo ja od razu wybijam, zbuduję sobie centrum. I takie rzeczy bardzo lubię, zrobię to jak najszybciej, tylko będę potrafił. Jeżeli zbiję hetmanem, no to skoczek na C3 i gramy sobie dalej fajnie w szachy. Zobaczymy co przeciwnik zagra. Jak to się u niego ułoży? Jest bicie, gramy E4, proszę bardzo. Skoczek oczywiście może wrócić. Mogę się zastanowić też nad ruchem E5, bo tak w teorii zwykle bywa. Tak też można grać. Dokładnie, bo jak zagram na przykład tutaj, to może być posunięcie E5. E5 będzie dobrym ruchem. No zobaczymy, czy zagra, dlatego zagram skoczkiem. Skoczek C3 jest jak najbardziej poprawne. Posunięcie E5, jak zostanie wykonane.
no to trzeba się zastanowić nad tym ruchem, czy przepchanie, no właśnie, nie zagrał. I to jest właśnie to, gość 2,265 i nie kuma. A, ja z nim grałem przed chwilą. Chwila, przecież ja z nim przed chwilą grałem. Dobra, goniec na E3, dlatego żeby nie było C5, bo od razu wybije. A przy okazji tutaj wieża się fajnie z hetmanem łączy. No to przeciwniku, będzie rewanż. Czuję, że teraz będzie miazga. Nie pozwolę ci teraz na takie łatwe granie. Gram F3, żeby wzmocnić pionka, bo tutaj nastąpiło związanie. No nie, no to tutaj przeciwnik musi być ukarany, to bez dwóch zdań. Myślę, że jakiś ruch typu hetman B3. Troszkę zostawiam w tyle te figury, ale podważam tutaj tego gońca. Chcę wybić tu, wstawić ewentualnie wieżę. No oczywiście skoczka i gońca wyprowadzić, żeby zrobić roszadę, ale póki co tutaj taka skorupa z tej strony jest bardzo silna, myślę. Wieża D1. Od razu wieża D1. Pilnujemy pionka. Nie pozwalamy na jakieś ruchy typu E5. Ok, skoczek broni gońca. Wszystko się niby trzyma. No bo się póki co trzyma. Dobra. Gramy sobie dalej. Zobaczymy, jak to się ułoży. Ale wracając do tamtej partii, to faktycznie. No nie, no tutaj nie ma co chyba tego mocno rozkminiać. Po prostu źle zagrałem na skrzydle i tyle. I były bęcki. Dobrze, hetman E7. Myślę, że tutaj. Myślę, że tutaj zagram w ten sposób, żeby spróbować skosić skoczka. On prawdopodobnie zagra tak, a ja sobie tutaj czmychnę skoczkiem, będę bronił, zrobię roszadę i będzie pięknie. A jednak nie, dobra. Skoczek zaatakował, tutaj jest obrona. Hetman C2, się nic nie dzieje, w porządku. C5 może być zagrane. A właśnie, sprytnie, sprytnie. Tylko, że po C5. A też gra bardzo ładnie, w sumie, tak patrzę. Też gra bardzo ładnie i sprytnie. Myślę, że to muszę szybko wymienić, żeby zyskać tempo na skoczek E2. Chociaż wymieniłem jego słabą figurę teoretycznie, więc. Uprzejmość z mojej strony jest tutaj chyba duża. Gram tak. On do ruchu C5 chce dotrzeć. To widać ewidentnie. No, ruch C5 to chyba ruch A3. Jeżeli zbija tu, to ja zbijam tu i zyskuję materiał, więc będzie on musiał odbić tu. Skoczek C4. Dlaczego ja nie zauważam takich ruchów? Dobra, Krzysztof, musisz się teraz skupić. Zaraz. Tu chyba na F2. Na F2. Na F2 będzie chyba lepsze. Jakoś tak dałem mu za bardzo pograć tymi figurami. No, centrum jest. Roszada w zanadrzu. No i chyba posunięcie A3. Ale kombinuję tutaj. W sumie dobrze kombinuję. Wiecie co? Roszada. Pozwolę mu tu wejść. To znaczy, za bardzo też chyba nie mam wyjścia. Muszę bronić pionka. Wejdzie skoczek oczywiście. Wybije on da szacha, jak król H1. A potem wieża D3. Ten hetman stąd będzie musiał uciekać bardzo szybko. Moment. A grozi mat. Ok, bo ja myślałem, że już hetmanem mogę tak zagrać. Muszę wybić. Ok, król H1 szybciutko. No i teraz jakaś tam wieża D3. No tu już chyba więcej niespodzianek nie będzie. Sprytnie mi tutaj powymieniał te figury, trzeba przyznać. Wieża D3. Hop. Uciekaj stąd, hetmanie. A3, bardzo szybkie, zobaczymy jak się zachowa. Prawdopodobnie zagra gońcem, żeby dać mi mata, ale wtedy na pewno mu kopnę posunięcie E5, to bez dwóch zdań. Nie zagrał tak. No dobra, wrzucam wieżę na D3, niech to groźnie wygląda na wolnej linii, jeżeli będzie chciał zrobić przełom, a jeżeli nie, to ja coś tutaj pokombinuję. Może skoczek B5. Wieża tu się przerzuca, bardzo sprytnie gra, dobrze. Zastanawiam się, czy hetmanów nie wymienić. Pierwsza myśl najlepsza. Spróbuję wymienić hetmany. Nieco się trochę wyrówna, ale jakoś tak czuję podskórnie, że on tutaj może mnie próbować atakować, chociaż nie chcę wymieniać. No to dobra. No to chociaż mamy jakąś tutaj jasność, a może tak zagrać, żeby skoczkiem tu się wpakować. Zagrajmy tak. To jest standardowy chyba ruch. Zagrajmy w ten sposób. Oczywiście może to podważać, spróbować podważać. Może skoczek na F4.
Trochę mnie jakby gość tutaj z rytmu wybił, przyznam się szczerze. Bardzo sprytnie. Cały czas go tutaj chwalę za grę. Chyba muszę F4 kopnąć, żeby bronić pionka. Poczekam tutaj na strzał. Jeżeli tego strzału nie będzie, będzie taki ruch, to sam spróbuję atakować, grając wieżą na G3. A w ogóle bicie tutaj... O, jednak inaczej to następuje. No to teraz chyba... Wydaje mi się, że to nie jest dobry ruch teraz, dlatego że D5. Dlatego że D5. Jak wejdzie skoczek, to hetman C1, żeby trzymać tutaj cały czas. A ten pionek już będzie bardzo groźny. I w ogóle to chyba wejście tutaj do centrum jest bardzo dobre. No jak wybicie, to oczywiście skoczkiem. Troszkę go nachwaliłem, ale podskórnie czuję, że nie jest to aż tak dobry zawodnik. Jakoś tak, no sorry, może to źle zabrzmi, ale nie wydaje mi się, żebym jakoś tak super logicznie grał w te szachy i tak po prostu on to przestawia jakieś tam groźby, niby stwarza niewielkie, ale jest przewidywalny. O, może w ten sposób to lepiej wybrzmi. Dla mnie przynajmniej jest w miarę przewidywalny. Wiem, że tam czegoś nie, mówię, że nie widziałem i tak dalej, ale to nie jest wszystko takie jakieś groźne, tak żebym był dobrze zrozumiany. Oczywiście można wygrać z, przepraszam, z każdym i z każdym przegrać, to jest normalne. Bierze E8, no tak miękko, miękko. To jest pytanie, czy ja jestem w stanie to wykorzystać. Cały czas mnie korci, żeby te hetmany wymienić. Spróbuję wymienić hetmany na D3. Zakładam, że on tego nie zrobi, więc może tam hetman B5 i tutaj spróbujemy poszaleć. Coś w tym rodzaju. A jak wymieni, no to wymieni, będzie ok. Ale tego nie zrobił. Dobra, myślę, że skoczek na C3 będzie stał sympatycznie. Tutaj trzyma pole B5, trzyma wieżę. Wieża B6 prawdopodobnie jakieś tutaj zobaczymy. A jednak nie, ok. Dobra. Pytanie, czy ja jakoś mogę tu cię, proszę pana, oszukać? Czy jakoś tak i jakieś tam szachy w przyszłości? Myślę, co by tu zrobić. Niech ja się chwilę zastanowię. No, w miarę szybko gra. To też jest takie wywoływanie presji małej. Całkiem okej. Może po prostu hetman E2, żeby trzymać pionka i mieć pieczę nad pionkiem C4. Wprawdzie to jest na jednej tutaj linii z wieżą, ale zrobienie przełomu to też nie jest taka łatwa sprawa. Okej, hetman tańczy, więc chyba ja też przecież ja mogę wziąć pionka. O co chodzi? Prezenty przyjmę. No właśnie, podstawił gość, nie? Trochę szybko pograł i podstawił. Pionek wzięty, wyczekany. Wieża C8, okej. To co, wracamy? Czy tutaj bardziej? Tutaj do centrum, bo jeszcze jakieś F5 będzie tutaj fajne groziło. No, dominacja figur w centrum. No już pionek więcej, to też jest wygodniej. Aha, tutaj trzeba uważać chyba na mały lufcik. Znaczy warto zrobić lufcik. Tak zrobię, nie zastanawiając się długo. To się zawsze przyda. No, wieża B6 na jego miejscu bym coś tu kombinował. Po wieża B6, ale nie zagrał. Może tak, bicie, bicie. I pytanie, czy ja wykorzystam tego pionka więcej. Czy to wystarczy? Właśnie. Taki ruch mi się jeszcze podoba. Tak zagram. Dlaczego? Żeby postawić pionka na białym polu i się zakotwiczyć skoczkiem na polu B5. A co dalej będzie się działo? No zobaczymy. Ok, jest H6. Skoczek B5, niech będzie od razu. Tu zawsze po takich ruchach hetman C2, no oczywiście wymienić można i tam związać tego gońca prawie na zawsze. A, bardzo, bardzo sprytnie, nie mogę wybić, bo hetman.
Ale mogę zagrać na przykład tak. I teraz wymuszam wymianę. Jak wymieni wszystko do końca, to stoimy super, bo pionek więcej, stabilnie, on za bardzo kontry nie może póki co złapać, więc też jest ok. Wybił. Oczywiście, znając go, nie wymieni hetmanów, bo już dwa razy uniknął tego. No ale też już coraz ciężej będzie tu chyba miał. Jest wymiana. Jest wymiana. Wieża C6 przewiduje. I chyba wieża na D7, żeby tego pionka męczyć. Ewentualnie wieża D8 będzie też ciekawe. Bo pytanie, jak się dorwę do tego gońca. Dobra, wieża D8. Gramy w ciemno. W ogóle nawet nie patrzę na tego pionka. Chodzi o to, że może tak też tutaj tymi pionkami pójdę do przodu. Ale związanie jest zawsze nieprzyjemną sprawą. I teraz to wykorzystać. Może skoczek jakoś tak. Trochę długa droga. Aha, tu wisi sprytnie. Tu... Tu. Tu. Tak zrobimy. O, tak zrobimy. Tak, to musi być już wygrana pozycja. Jak wieża zbije pionka, to skoczek D4 powinno kończyć partię, bo E6 będzie już nieuniknione. Mamy to blisko. Wyczuł sprawę. To i tak zagram skoczkiem, bronię sobie pionka, a E6 i tak jest teraz możliwe. On może odejść królem, ale ja zbijam. On zbija skoczka, ja zbijam pionka na F7 i ten jest bardzo groźny i tu będę patrzył. Dobra, idę E6. Jeżeli zbije mi na E6, to ja zbijam na F8, król na F8, zbijam na E6, biorę wieżę, zostaje z figurą więcej. Koniec gry, mój drogi. Jeszcze nie? Skubany, no. Jeszcze nie. Powiedział, że on jeszcze nie chce się poddać. No dobra. Tak? Niech będzie tak, bo wybicie, wybicie. Tego pionka wziąć nie może oczywiście, bo jest zawsze E7. A ja mam szybką drogę królem do pola F3. Tu można zrobić już ruch deklarowany, bo na pewno wybije na G4. No i tak, zobaczcie, jakie związanie jest silne. Jakie nieprzyjemne. On się od tego chce już uwolnić, widzę. W ten sposób. Aha, tu, junda szacha. Może trzeba w końcu tutaj wybić. Król tu. Pionek wisi. Dobra, chwila, muszę się zastanowić. Jak tu go ukąsić? Zagram tutaj. To on z szachem i weźmie pionka. Może nie. Może jednak nie do końca tutaj pograłem jak należy. Może trzeba zagrać B3, on tu, ja wtedy tu. Tak zrobimy. Zagram B3, żeby przytrzymać tu przy okazji. On zagra królem, a jednak zagrał. To zagram tak. Zagram tak, żeby trzymać pionka na H3 za chwilę i taką dłuższą drogą przejdę, ale będę trzymał na G4 piona. W razie czego. Tak, i właśnie na ten ruch czekałem. Wieża D7. I go tutaj już trzymam. Tak, bo nawet skoczek wejdzie. Ok, no to tu zbijamy sobie na F7 z szachem. I skoczek na F3 prawdopodobnie już będzie ok. Skoczek na F3, wszystko przypilnuje. Nawet nie trzeba dużo liczyć, dokładnie tutaj skoczek F3 grozi. Oczywiście on teraz może wziąć tu,
No to wtedy myślę, że tak nawet. Nie, tu nie mogę, chwila. Bo goniec D6. Tak, bronimy pionka przy okazji. Jeżeli tu, to tu. Jeżeli szach, to tak. Dobra, panie kolego. Zagram. Nie, bierze D7. Tak, żeby mieć jeszcze opcję skoczka na D4 w razie czego. Będzie taki ruch, to będzie tak. Tutaj może zagrać. Może. Muszę uważać na mata. No, skubaniutki jest sprytny gość. Ale my zagramy. Tak, z planem tu. Jeżeli wieża zagra tu, to zawsze mam obronę wieża D3. Dobrze, że ja tą wieżą na D7 zagrałem, bo miałbym problemy. Król ma problem. A może tak zagrać w ogóle? Wziąć tu. No dobra, chyba tak trzeba będzie spróbować. Trochę zmienić koncepcję. Chyba trzeba będzie gońca trzasnąć. Jeżeli zagra królem, to ja zbiję. Bardzo dobrze zagrał. Oj, trzeba uważać. Ale chyba bicie trzeba wykonać. On zbije i skoczek będzie musiał mądrze zagrać. Może tutaj. Teraz może wtedy tu. Dobra, wybijamy. Nieco ryzyko, a skoczek E5 prawdopodobnie zagram. On pionkiem, ja tu. Chodzi o to, żeby nie było siatki matowej. Naprawdę, no, sprytnie do samego końca gra. Ale po wybiciu mam skoczek tutaj i potem G5. To powinna być wygrana pozycja. Jeszcze mogę dać szacha, wziąć tego w razie czego. Tak. Król zawsze tego pionka zatrzyma. A gość ma już kilka sekund nawet. Tak się zagadałem, że nie zwróciłem nawet na to uwagi. Dobrze i chyba po prostu tak. Już król ma swobodę gry. I króla na F6 nie wpuszczamy. Tak. Nawet jak szach, to bije, on mi bije, podchodzę królem. Te dwa pionki powinny sobie dać radę. No, dwie partie z tym samym gościem. Ciekawe. Pierwsza partia to na własne życzenie porażka. W drugiej partii, no, w miarę pod kontrolą, ale chyba się działo całkiem ok. Mam nadzieję, że no, tutaj troszeczkę nauki wpadło. Dzięki za dzisiaj, dzięki też za łapki w górę i za komentarze. Przypominam, szachowo.pl, świetny sklep, 10% zniżki na hasło Pan Szachuś, Pan Szachus, a ja mam też w ten sposób wsparcie od Was. Pozdrawiam, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.